woda wymodlona, goście dopisali, więc czego chcieć więcej. Za chwilę przystąpimy do całej ceremonii odsłonięcia muralu, ale wcześniej chciałabym oficjalnie powitać przybyłych tutaj na naszą uroczystość. Fantastyczna pogoda i to dobra pogoda na tego typu święto. Święto w szkole. No pogoda, jak to ja się śmieję, wymodlona, bo ostatnie prognozy no, nie były takie sprzyjające, optymistyczne, więc cieszę się niezmiernie, że się udało z racji tego, że to jest impreza właśnie w plenerze i nie było przewidziane przeniesienie jej do wnętrza, więc znajdujemy się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, w skład którego chodzi Szkoła Podstawowa w Chotyłowie oraz Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie. Tutaj jesteśmy przed budynkiem byłego gimnazjum, a obecnie uczą się tutaj uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Chotyłowie. Pięknie malują to wasze dzieci w tym Chotyłowie. No murale szczególnie. Malują pięknie, biorą udział w wielu plastycznych konkursach, ale mural to akurat nie jest ich dzieło. Tak, murale właśnie wykonały panie z Warszawy, artystki plastyczki, więc... Skąd pomysł? Takim głównym pomysłodawcą, że aby powstał w ogóle mural, niekoniecznie ten, była nasza pani sołtys Chotyłowa Ewa Lipowiecka, gdyż wielokrotnie na różnych spotkaniach sołeckich z panem wójtem u nas w szkole zawsze mówiła, że jej marzeniem jest, żeby na szkole, na budynku szkoły powstał mural związany z historią Chotyłowa, więc nie tylko zawierał elementy związane ze szkołą, ale z historią Chotyłowa, a mianowicie kolejnictwem, nadleśnictwem, cegielnią. No były, jest to takie wizytówki naszej miejscowości. Więc no to marzenie tak naprawdę spełniło się z inicjatywy pani sołtys. Potem oczywiście wspólnie braliśmy udział w doprowadzeniu do wykonania i do przedsięwzięcia i projektu, co tam ma na nim być. O ten projekt chciałem zapytać, było ciężko wybrać ten właściwy? To znaczy takim w zasadzie twórcą tego projektu takiego podstawowego, jeszcze na kartce papieru, a później sklejonego w jakimś tam programie fotograficznym, no byłam ja z panią sołtys, więc żeśmy tutaj projektowały. Później oczywiście osoby, fachowcy nam pomagali ten projekt obrobić, a już takim ostatecznym projektem zajęła się firma wykonująca. Pani dyrektor, jeśli chodzi o sam obiekt, to nie tylko mural, ten obiekt przyszedł remont gruntowny. Powiedzmy o tym, co się tutaj w ostatnim czasie zadziało. Mural, który państwo już widzieli, jest elementem takiego większego przedsięwzięcia, jakim była termomodernizacja budynku tego właśnie. Tutaj może więcej słów na temat tej inwestycji powie pan wójt, bo jest fachowcem, akurat nie chciałabym, prawda, czegoś pomylić, ale generalnie była wykonana nowa elewacja, wymiana okien, malowanie wewnętrzne, wymiana oświetlenia. To tylko panią dopytamy, jaka jest ta szkoła właśnie w Chotyłowie na dzień dzisiejszy? Ilu macie uczniów? I z czego słyniecie, jeśli chodzi o edukację? Obecnie w naszej szkole uczy się 100 uczniów, plus w całym zespole plus 48 przedszkolaków. Z czego słyniemy? No, słyniemy na pewno z konkursów recytatorskich, gdyż mamy ogromne osiągnięcia na skalę wojewódzką i ogólnopolską w wielu konkursach pod patronatem kuratora oświaty oraz innych ważnych instytucji. Słynęliśmy do pandemii, że tak powiem, z rozwoju teatru, gdyż tutaj działa w zasadzie, tylko troszeczkę chwilowo zawiesiła swoją działalność grupa teatralno-taneczna Fame, która ma na swoim koncie 10 musicali, więc bardziej jesteśmy tacy artystyczni, że tak powiem. Więc ten mural do was pasuje też artystycznie. Tak, mamy też wiele osiągnięć, jeśli chodzi o konkursy plastyczne właśnie pod kierunkiem naszej pani plastyczki. Jeszcze rok temu, kiedy, może nawet więcej, kiedy pojawiły się pierwsze takie mocne sugestie, żeby przeprowadzić remont tej szkoły, no po prostu nie było na to pieniędzy i to nie wystarczyło tylko jak w tej piosence Michaliny 5 podpisów. Trzeba było zdobyć dużo pieniędzy, żeby
tą termomodernizację przeprowadzić. Dzięki dobrej współpracy, bardzo dobrej współpracy Rady Gminy ze mną, czyli z wójtem, udało się to zrobić. I z tego miejsca bardzo dziękuję całej Radzie Gminy za tą... za tą możliwość podejmowania czasami jednoosobowo decyzji, bo ja czasami wtedy po prostu muszę tak szybko podejmować, gdzie dochodzi do rady to później, ale widzę tutaj takie wzajemne zaufanie, wzajemną współpracę, dzięki której po prostu pracuje się dużo, dużo łatwiej. Znajdujemy się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie. Mieści się tutaj szkoła podstawowa i w budynku obok przedszkole. Dzisiejsza uroczystość jest taką wisienką na torcie całej inwestycji, jaka była prowadzona w Chotyłowie w poprzedzających miesiącach, a mianowicie termomodernizacja budynku szkoły na potrzeby właśnie edukacyjne. Za kwotę 1 200 000 została przeprowadzona głęboka termomodernizacja polegająca na dociepleniu budynku, na wymianie okien, na wymianie elektryki wraz z oświetleniem. Zostało wykonane ocieplenie fundamentów, no i oczywiście fotowoltaika, czyli prąd, który ma popłynąć z paneli słonecznych. Koszt? Koszt to 1 200 000, dofinansowanie 830 000, no nie wliczając VAT-u to 70%. No i teraz? Ten remont był bardzo potrzebny dla szkoły, prawda? Od ilu lat tutaj się nic nie działo, że tak powiem? Tak, jakbym miał powiedzieć, co było pierwsze, murał czy szkoła, może inaczej, czy remont szkoły, to tak naprawdę wzięło to się z pomysłu pani sołtys, aby wykonać taki murał właśnie na tej ścianie. Ta ściana była, może nie była zniszczona, była po prostu z zębem czasu dotknięta i no i chcieliśmy ją poprawić. Poprawiliśmy ścianę, miał być murał, w międzyczasie okazało się, że będą pieniądze właśnie na termomodernizację, wstrzymaliśmy pracę z murałem. Została szkoła, tak jak widać tutaj obok nas, wyremontowana i wisienką jest właśnie ten mural, który dzisiaj otwieramy, przedstawiający historię w pigułce, historię Chotyłowa. Życie poświęciłeś w Polsce, swojej ojczyźnie. Jesteś bohaterem polskiego narodu i godnym przedstawicielem swojego rodu. W Paryżu pogłębiałeś dalsze nauki. Uczyłeś się budowy fortyfikacji i wojennej sztuki. Po powrocie w kraju nie znalazłeś zatrudnienia. W Armii Polskiej były wtedy masowe zwolnienia. Pojechałeś do Filadelfii szukać pracy i chleba na tle amerykańskiego niebieskiego nieba. 2 lata temu, jeszcze przed pandemią, zrodził mi się w głowie taki pomysł, żeby na jednej ze ścian szkoły, która jest zupełnie pusta, powstał mural. I obraz muralu nie jest przypadkowy. Przyczynia się do scalenia, ocalenia od niepamięci mocno odległych, ale znaczących dziejów naszej miejscowości. I tak się stało dzięki wielu ludziom tutaj zaangażowanych w to, bo i pan wójt, pani dyrektor szkoły i rada gminy, że mural powstał i jest. I dzisiaj jest odsłonięcie tego muralu. I bardzo się cieszę, bo to jest cała historia powstania Chotyłowa. Zaczęło się od kolei w 1866 roku, stąd ten parowóz, a w tymże też roku zostały zbudowane pierwsze tory, poszły już przez Chotyłów. I mogę powiedzieć tak, że stąd parowóz jest na muralu, ale jak budowana została kolej, zobaczyli wtedy, że są duże podkłady gliny. I około roku 1870 zaczęły powstawać pierwsze cegielnie. I w okresie międzywojennym mamy 3 największe cegielnie w tym czasie, które wymienię. Pierwsza to jest Żyda Zelmena Weizmana, która była zlokalizowana przy ulicy Kłodzkiej i Gwardej. I przetrwała ona do roku 1945. W czasie najazdów wojsk niemieckich, cofania się, został zniszczony komin i zostały zniszczone mury. Mimo to, że Zelman
odrestaurował tą cegielnię, ale niestety okazało się, że pokłady są tak małe, że nie ma co po prostu zajmować się dalej tą produkcją. I się skończyła ta cegielnia. Drugą cegielnią to była cegielnia, które elementy mamy na muralu, to jest piec i koleba. To jest cegielnia, która dotrwała i produkowała, która była cegielnią jako w sobie pod nazwą Cegielnia Chotów do roku 1978. W tym, po II wojnie światowej ta cegielnia została upaństwowiona, a powstała w 1925. I w 1978 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej zdecydowało, że jest niedofinansowana przez 60 lat, przestarzały sprzęt i cegielnia jako Cegielnia Chotów w nazwie przestała istnieć, a powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Jeszcze troszkę Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna pracowała na 180 hektara ziemi, zajmowała się zupełnie czym innym. Ziemię dostała z Państwowego Funduszu Ziemi i jeszcze troszkę próbowała produkować, ale już była tak słabej marki ta cegła, że w roku 2012 zakończyła działalność. Nadmieniam, że w pierwszych latach cegła chotyłowska była znana, istnienia cegielni była znana na cały powiat. Króciutko jeszcze na koniec. Dzisiejszy dzień jest dla Pani ważnym dniem, że udało się doprowadzić ten pomysł do końca. Tak, marzenie, że do końca dzięki Panu Witowi, dużo ludzi zaangażowanych w to, żeby ten mural powstał. I jeszcze powiem, że tutaj jest na muralu elementy Nadleśnictwa Chotyłów. Nadleśnictwo Chotyłów, o ile pamiętam, powstało jako w sobie, było i przed wojną, ale jako już Lasy Państwowe to w 1921 roku, o ile się nie mylę, tak. I dlatego na muralu jeszcze widzimy drzewa sosnowe, bo większość wśród lasów otaczających nas i w Nadleśnictwie Chotyłów są drzewa sosnowe. Ojciec nazwał.